Do Komisji Skarg i Wniosków Suwalskiej Rady Miejskiej wpłynęła skarga na działalność prezydenta. Komisja po analizie sprawy uznała, że autor ma rację. Prezydent w ocenie radnych naruszył ustanowiony przez samego siebie regulamin, a sprawa dotyczy zezwoleń dla ciężarówek na przemieszczanie się ulicami Bakałarzewską i Mickiewicza. Skarżący wykazał w dokumencie, że wbrew regulaminowi jednemu z przedsiębiorców wydano 2 zezwolenia na ruch ciężarówek dojeżdżających do działającej na ulicy Mickiewicza stacji paliw. Zostały one wydane jednak nie na konkretne pojazdy wnioskodawcy, a na tak zwane na okaziciela. Przedsiębiorca prowadzący stację paliw przy Mickiewicza nie tylko mógł, ale i wydawał te przepustki swym klientom, z którymi miał zawarte umowy na tankowanie. Takiego rozwiązania, a właściwie takiego adresata w ustanowiony przez włodarza Suwałk regulamin i zarządzenie nie przewidziało. W efekcie każdy pojazd powyżej 14 czy 18 ton będący klientem stacji mógł swobodnie dojechać do miejsca dystrybucji paliwa i na Mickiewicza je zatankować. W ocenie zespołu analizującego sprawę, że wydając zezwolenie na okaziciela błędnie zakwalifikowano potrzeby wskazane przez wnioskodawcę. Skarżący słusznie zwrócił uwagę na wzrost natężenia ruchu pojazdów o dużym tonażu i związaną z tym postępującą degradację nawierzchni dróg publicznych, jak również hałas negatywnie wpływający na komfort życia mieszkańców ulicy Bakałarzewskiej i Mickiewicza, uważają radni kontrolujący sytuację opisaną w skardze. Jak podkreślili w swojej opinii, konieczna jest zmiana praktyki wydawania tego rodzaju zezwoleń, bo nie spełniają one swego celu, czyli rzeczywistego ograniczenia ruchu ciężarówek w wyznaczonych obszarach Suwałk. Zdaniem członków zespołu w obrocie jest zbyt wiele tego typu identyfikatorów. Skarżący z pewnością będzie usatysfakcjonowany taką reakcją, o ile Rada podejmie uchwałę niosącą taki skutek. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższą środę.